Cześć, tu MacGuffin. Statek kosmiczny udał się do dalekiej kolonii, jednak awaria kapsuły snu spowodowała, że jeden pasażer obudził się 90 lat wcześniej. Dziś omówię z wami film z gatunku science fiction, romansu i dramatu z 2016 roku pod tytułem Pasażerowie. Uwaga, spoilery! Pilnujcie się! Statek kosmiczny Avalon podróżuje przez przestrzeń, zmierzający do skolonizowanego świata o nazwie Homestead 2. Wszystkie jego kabiny są puste, statek jest na autopilocie. 258 członków załogi oraz 5000 pasażerów przebywają w stanie hibernacji. Nagle statek przechodzi przez pas asteroid, który osłabia jego tarczę. Energia jest przekierowana na główną osłonę, ale statek zmierza na kurs kolizyjny z gigantyczną asteroidą. Nagle asteroida zderza się ze statkiem, powodując różne awarie. Statek rozpoczyna samonaprawę, ale jedna z kapsuł, do hibernacji, zostaje aktywowana. Przebudzony pasażerem to Jim Preston, inżynier mechanik. Jego kapsuła się otwiera, a zautomatyzowany system pomaga mu się wybudzić, mówiąc mu, że spędził 120 lat w zawieszeniu animacyjnym i że statek jest tylko 4 miesiące od Homestead 2. Mówię mu, że będzie mógł spędzić ten czas ciesząc się luksusowymi aspektami statku. Jim otrzymuje instrukcje dotyczące swojej opaski, ID, swojej kabiny i głównych aktywności, w których ma wziąć udział przed przybyciem na planetę. Podekscytowany i zdenerwowany spotkaniem z ludźmi na statku, przygotowuje się, opuszcza swoją kabinę i wchodzi do zautomatyzowanego przedziału przeznaczonego dla całej uczącej się grupy. Jim wygląda na trochę zaniepokojonego, gdy hologram wyjaśnia sytuację na Ziemi, nazywając ją przeludnioną, przecenioną i przereklamowaną. Zostaje poinformowany, żeby powstrzymał się z pytaniami do końca lekcji, ale Jim ciągle pyta, dlaczego jest tu sam. Orientuje się, że hologram nie jest w stanie mu odpowiedzieć i idzie szukać innych ludzi. Dociera do głównej przestrzeni statku, nikogo tam nie ma, ale automatyczny stół informacyjny oferuje pomoc. Jim prosi o rozmowę z prawdziwą osobą i zostaje odesłany, żeby porozmawiać z gospodarzem, ale kiedy zauważa, że tam też nikogo nie ma, prosi o rozmowę z kapitanem. Gdy dochodzi na mostek, mimo że nie ma dostępu, żeby wejść do środka, zauważa, że nikt z głównego zespołu nie jest jeszcze obudzony. Jim w końcu idzie do obserwatorium, gdzie dowiaduje się, że statek jest właściwie 90 lat od Homestead 2. Orientuje się, że obudził się zbyt wcześnie, więc spieszy się z powrotem, aby wysłać wiadomość na Ziemię, pytając, co powinien zrobić, bo nie wie, jak wrócić do hibernacji. System komunikacji informuje go, że połączenie z Ziemią jest drogie i potrzeba około 55 lat na odpowiedź. Jim jest załamany. Spaceruje po statku i znajduje bar, gdzie widzi innego człowieka. Rozmawiając z barmanem, coś wydaje mu się dziwne. Kiedy barman idzie po drinka, Jim orientuje się, że to android. Nazywa się Arthur. Jim chce od niego więcej informacji, ale nie może nawet wyjaśnić androidowi, jak jest to możliwe, że wybudzi się wcześniej niż powinien. Jim budzi się w swojej kabinie następnego dnia i idzie do kantyny, gdzie szybko zdaje sobie sprawę, że większość rzeczy w menu jest zarezerwowana tylko dla pasażerów klasy złotej. Zamawia zwykłą kawę i próbuje zrozumieć, jak naprawić swoją komorę hibernacji. Po zdobyciu wszystkich narzędzi udaje mu się ją uruchomić i kładzie się wewnątrz kapsuły. Jednak nic się nie dzieje. Następnie postanawia użyć znalezionych narzędzi, aby dostać się do komór hibernacyjnych załogi. Jednak to też tak nie działa. Na całym statku zaczynają się pojawiać małe usterki. Jim ciągle wraca do baru, żeby się napić, ale głównie, żeby porozmawiać z Arthurem. Android udziela mu kilku rad, które sugerują mu, żeby włamał się do jednego z pokoi klasy złotej i spróbował się dobrze zabawić na statku. Jim odwiedza wszystkie restauracje, gry i cały system rozrywki. Jednak z biegiem czasu staje się jeszcze bardziej nieszczęśliwy, będąc tam sam. Pewnego dnia, gdy jest pijany, przechadza się wokół kapsuł hibernacyjnych. Gdy natrafia na komorę przepustową z kombinezonami przeznaczonymi do spacerów kosmicznych, Jim skakuje do kombinezonu i idzie do komory przepustowej. Naciska dźwignię, następnie przycisk, aby otworzyć drzwi komory. Kiedy jest już na zewnątrz statku, jest oczarowany widokiem. Jest jedynym, świadomym człowiekiem, który doświadcza tego momentu. Jim odczepia magnesy na swoich butach i unosząc się i lewitując w przestrzeni, czuje się załamany. W
wchodzi z powrotem do środka i zdejmuje kombinezon, ale wraca z powrotem do komory przepustowej. Pociąga za dźwignię, gotów zakończyć wszystko, ale w ostatniej chwili zmienia zdanie, wraca do środka i przewraca się na butelce. Jim wstaje i jego wzrok natychmiast przykuwa kobieta w jednej z kapsuł, której imię to Aurora. Szuka jej plików w katalogu i słucha jej wywiadu pasażerskiego. Zakochuje się w niej. Później widzimy go siedzącego obok kapsuły kobiety, nadal słuchając jej wywiadów. Barry czyta jej pracę i rozmawia z Arturem o jej pisaniu. Staje się obsesyjnie zafascynowany ironią swojej sytuacji, wybierając się na inną planetę dla lepszego życia, budząc się zbyt wcześnie i nie docierając na miejsce oraz znajdując swój ideał tylko po to, by była poza jego zasięgiem. Jim ciągle myśli o niej i zaczyna wpadać na pomysł, by obudzić również i ją. Omawia to z androidem, ale on nie rozumie tego zagadnienia. Jeśli ją obudzi dla swojego własnego dobra, to zostanie tu razem z nim, aby umrzeć na statku. Jim na początku się na to nie zgadza, ale w miarę upływu czasu nie może przestać o tym myśleć. Pewnego dnia zmienia zdanie. Idzie do jej kapsuły i udaje mu się ją uruchomić. Kiedy ona się budzi i przechodzi przez ten sam proces, co on wcześniej, Jim ukrywa się i wraca do swojej kabiny. Chwilę później idzie na główny korytarz, mając nadzieję ją odnaleźć. Stoi tam równie zdezorientowana jak on rok temu. Jim mówi jej, że są jedynymi osobami, które się wybudziły, a następnie zabiera ją do obserwatorium. Mówi jej, że nie może dostać się ani do załogi, ani do głównych poleceń statku. Aurora wpada w panikę i chce wrócić do swojej komory hibernacyjnej. Kiedy tam dochodzą, Jim tłumaczy, że nie ma na statku specjalnego sprzętu, który mógłby im pomóc wrócić do hibernacji, mówiąc jednocześnie, że są tu uwięzieni. Wracają na korytarz, a on mówi jej, że powinny odpocząć, ponieważ dopiero co wyszła z hibernacji. Ona mu współczuje, że musiał spędzić na statku ponad rok w samotności. Jim wraca do baru, czując wyrzuty sumienia za to, co zrobił. Prosi Artura, żeby nie mówił Aurorze, że to on ją obudził. Następnego dnia Aurora się budzi, wraca na korytarz i pyta automatyczną deskę informacyjną o kapsuły hibernacyjne. Jim dołącza do niej i idą razem na śniadanie. Wychodząc, zauważają, że biurko informacyjne ma pewne zakłócenia. W kantynie Aurora zdaje sobie sprawę, że Jim je przez ponad rok to samo śniadanie, więc zamawia na niego jedno z menu klasy złotej. Rozmawiają o możliwości naprawy kapsuł, ale w przeciwieństwie do Jima, Aurora nie jest gotowa się poddać. Przeszukuje dane, dokumenty badawcze, aż w końcu trafia na komory hibernacyjne załogi. Próbując otworzyć drzwi, Jim zauważa więcej usterek na statku. Jakiś czas później Aurora ubolewa nad swoim życiem na Avalonie. Pisze, biega po statku i pływa na basenie. Coraz bardziej zdając sobie sprawę ze swojej sytuacji, idzie do kantyny, żeby przeprowadzić wywiad z Jimem, myśląc, że jego historia może być interesująca. Pyta, dlaczego wyemigrował na kolonię. Jim najpierw odpowiada hasłami firmy, ale potem wyjaśnia, że ma nadzieję, że w nowym świecie może być kimś, może stworzyć życie. Później trafiam do obserwatorium, gdzie Aurora w końcu dzieje się z nim powodem swojej obecności. W odróżnieniu od innych pasażerów na statku ma bilet dwie strony. Jej pomysł polegał na tym, żeby pojechać na Homestead 2, mieszkać tam przez rok i wrócić na Ziemię, żeby zostać pierwszym dziennikarzem, który tego dokonał, pisząc najlepszą historię, jaką kiedykolwiek powstała. Aurora stopniowo rezygnuje z szukania sposobu na naprawienie ich obecnej sytuacji, a Jim znajduje sposób, żeby ją rozweselić. Zabierają na tańce, do kina i na boisko do koszykówki. W końcu zabierają do baru, żeby poznała Artura. Aurora trochę się uspokaja, aż przypomina sobie sytuację, w jakiej się znaleźli. Jim zostaje sam na sam z androidem, czując się strasznie z powodu tego, co jej zrobił. W następnej scenie widzimy go, jak majsterkuje przy czymś, a w tym samym czasie Aurora wchodzi do obserwatorium i znajduje tam miniaturowy model budynku Chryslera, który dla niej zrobił. Nieco później idą na randkę do baru, jedzą obiad i dzielą się historiami ze swojego życia. Aurora opowiada, że jej ojciec zmarł, gdy była nastolatką. Po kolacji Jim zabiera Aurorę do komory powietrznej, zakładają skafandry i wychodzą na spacer kosmiczny razem. Jim w końcu ma kogoś, z kim może podzielić się tym wspaniałym przeżyciem. Jim wyłącza magnesy na ich butach i unoszą się razem w przestrzeni. Wracają do środka i od razu się całują. Idą do jego kabiny i śpią razem. Wkrótce potem zaczynają żyć jak para.
Aurora przeprowadza się do jego kabiny i pisze o swoim życiu na statku. Biegają razem, jedzą razem, śpią razem. Jim dalej zwiedza statek i znajduje komorę hydroponiczną. Przynosi Aurorze kwiaty. Pewnego dnia statek przelatuje obok czerwonego olbrzyma i idą do obserwatorium, żeby go zobaczyć. To dzień urodzin Aurory, więc później wieczorem świętują w jednej z restauracji na statku, a potem w barze. Jim idzie do łazienki i przygotowuje pierścionek, który zrobi dla Aurory, podczas gdy ona rozmawia w barze z Arturem. Android mówi Aurorze, że Jim obudził ją celowo, nieświadomy, że to nadal dalej miała być tajemnica. Nagle Jim wraca i staje przed nią, a ona w absolutnym zdumieniu go konfrontuje. Wścieka się i panikuje, a potem ucieka. Jim wraca do swojej kabiny i zdaje sobie sprawę, że wszystkie jej rzeczy zniknęły. Spotyka ją w kantynie następnego dnia, ale w momencie, gdy zaczyna mówić, ona odchodzi. Aurora jest zdesperowana. Pewnej nocy idzie do kajuty Jima, bijąc go i kopiąc, chcąc go zabić. Rozmawiają przez interkom, ponieważ Aurora ciągle go unika. Jim próbuje przeprosić ją i wytłumaczyć swoje postępowanie. Mówi jej, że się w niej zakochał, ale Aurory to nie obchodzi. Nie może mu wybaczyć, że zabrał jej życie. Pewnej nocy, kiedy Jim jest w swojej kajucie, znowu powstaje usterka. Statek staje w obliczu krytycznego błędu, a główna komenda zostaje wyłączona. Później Jim wchodzi do windy, ale ta też się psuje. Aurora idzie na główny korytarz i widzi, że Jim zasadził tam drzewo. Potem idzie do kantyny, gdzie automatyczna dyspensa z jedzeniem również nie działa poprawnie. Nagle słyszą głos szefa pokładu przez komunikatory. Gus pyta, kto zasadził drzewo. Oboje biegną na korytarz i widzą, że Gus Mancuso stoi przed drzewem Jima. Przedstawiają się i mówią szefowi o sytuacji. On nie rozumie, jak to możliwe, że zepsuły się trzy komory. Mancuso zabiera ich na mostek i odkrywa, że coś jest nie tak ze statkiem, ale informacje na ten temat systemów trzeba sprawdzić ręcznie. Kiedy wychodzą z mostka, prawie spada na nich robot, a oboje mówią Mancuso, że awarie na statku zaczynają występować coraz częściej. On mówi, że to nie powinno się zdarzać i pokazuje im, jak zbierać dane. Mancuso sprawdza komory, kiedy dołącza do niego Jim. On zrozumiał, co się stało z komorą Aurory. Szef pokładu uważa to, co Jim zrobił, za straszne. Później jest na mostku, sprawdzając zebrane dane. Kiedy dołącza do niego Aurora, rozmawiają o tym, co stało się z jej komorą, ale on jej odpowiada, że nie może nic zrobić. Jim wchodzi z 16. zepsutym robotem. Mancuso odczuwa objawy choroby hibernacyjnej, więc idzie odpocząć, ale gdy wychodzi, kaszle krwią. Tego wieczoru Aurora nie może spać, więc idzie popływać. Nagle na całym statku wyłącza się grawitacja, a woda z basenu zaczyna ją topić, poruszając się wraz z nią. Napęd grawitacyjny się resetuje, a ona ledwo wychodzi z tego cała. Oboje się spotykają i idą szukać Mancuso. Któryś z nich jest z powrotem na mostku, stopniowo odkrywając, co dzieje się ze statkiem. Mancuso dowiaduje się, że coś wydarzyło się 2 lata temu, niszcząc główny system, i muszą znaleźć i naprawić to, co spowodowało awarię, ponieważ cały statek próbuje naprawić uszkodzenia. Jeśli się tym nie zajmą, statek będzie zdany na pastwę losu. Idą szukać problemu, a Mancuso leje, więc Jim i Aurora zabierają go do izby chorych. Mężczyzna umiera, a nie ma żadnych leków, które mogłyby to powstrzymać lub przedłużyć jego życie. Jakiś czas później spotykają się we trójkę w obserwatorium, a Mancuso wręcza Jimowi swoją bransoletkę identyfikacyjną, mówiąc im, żeby naprawili statek, a potem nagle umiera. Nagle światła zmieniają się na alarmujący czerwony, a statek zaczyna się trząść. Jim mówi Aurorze, że potrzebuje jej pomocy i biegną w kierunku sekcji technicznej, ale następuje kolejna awaria napędu grawitacyjnego. Zaraz po niej ma miejsce kolejna awaria, która dotyka również Artura. Jim go deaktywuje. W końcu docierają do sekcji technicznej i zaczynają szukać problemu. Znajdują go w elektrowni, a gdy otwierają właz, Aurora zostaje wciągnięta. Asteroida spowodował uszkodzenie kadłuba w tej okolicy. Jim też zostaje wciągnięty, ale trzyma się włazu, który zaczyna się zamykać. W końcu zostaje wciągnięty, ale udaje im się szybko zabezpieczyć uszkodzenia. Natychmiast po naprawieniu tego problemu, Jim zdaje sobie sprawę, że jest więcej uszkodzeń kadłuba. Oboje śledzą trajektorię meteorytu i odkrywają, że uderzył w komputer sterujący reaktorem. Jim myśli, że może znaleźć części zamienne. Znajdują te części i wymieniają je, ale proces odprowadzania pary reaktora
wciąż nie działa poprawnie. Robią to ręcznie, ale i to nie pomaga. Jim zdaje sobie sprawę, że musi otworzyć drzwi wentylacyjne z zewnątrz na statku, aby schłodzić reaktor. Oboje idą do komory powietrznej i gdy przygotowuje się do wyjścia na zewnątrz, daje Aurorze bransoletę Mancuso, bo może nie wrócić. Pomaga mu założyć skafander, a gdy wchodzi do komory powietrznej, mówi mu, żeby wrócił, bo nie może żyć na statku bez niego. Aurora wraca do reaktora, gdzie temperatura osiągnęła krytyczne wartości. Śruba z reaktora trafia ją w ramię, gdy Jim zbliża się do drzwi wentylacyjnych od zewnątrz. Temperatura w komorze reaktora rośnie, a on próbuje ominąć drzwi wentylacyjne, żeby ją otworzyć. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że będzie musiał ręcznie trzymać drzwi otwarte, aby reaktor mógł odprowadzić pary i mówi to Aurorze. Nie podoba jej się ten pomysł, ale on kontynuuje i mówi jej, żeby odprowadziła parę z reaktora. Ona nie chce, żeby umarł i kłócą się, ale on mówi jej, że muszą ratować innych ludzi, więc Auror odprowadza parę z reaktora. Proces kończy się sukcesem, ale opary z reaktora odepchnęły Jima i zerwały jego linkę. Ciśnienie w jego skafandrze również spada. Mówi Aurorze, co się stało, a on rusza tak szybko jak może, by założyć inny skafander i sprowadzić Jima z powrotem. Jeszcze raz ją przeprasza. Ona zakłada skafander i wylatuje, by go złapać, ale jej linka jest za krótka. Zostaje wciągnięta z powrotem, a nagle chwyta się jego linki i udaje się jej go przyciągnąć. Aurora przenosi Jima do izby chorych, tylko po to, by odkryć, że już nie żyje. Używa bransolety Mancuso, aby obejść protokoły medyczne i go reanimować. Stan zdrowia Jima się poprawia. Później Aurora naprawia Artura, a Jim i Aurora zapewniają Mancuso godny pochówek kosmiczny. Jim zabiera ją do izby chorych i mówi jej, że znalazł sposób, aby użyć kapsuły medycznej jako kapsuły hibernacyjnej. Mówi jej, żeby weszła do kapsuły i spędziła w niej resztę podróży. Jednak jak się później okazuje, ona odmawia i decyduje się pozostać z nim na statku. Jim w końcu się jej oświadcza i żyją na statku przez resztę swoich dni. 88 lat później, Avalon dociera na Homestead 2. Załoga budzi się i znajduje statek w bardzo nieoczekiwanym stanie. Aurora zostawia im wiadomość, opowiadając historię swojego życia, jakie miała z Jimem na statku, gdy inni byli w hibernacji. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.